Beloved saints, I want to say again, it was a joy remembering the Lord this morning here in Poland. Ukochani święci, powtórzę to jeszcze raz, to była wielka radość, że mogłem wspólnie z wami tu w Polsce obchodzić pamiątkę Pana. My desire is to speak on three rich men. Pragnę teraz powiedzieć o trzech bogaczach. We want to turn to Luke's Gospel. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. And chapter 12. Rozdział 12. Ewangelia Łukasza, rozdział 12. I'm missing some pages in my Bible. To jest specjalna Biblia od brata, taka do studiowania i brakuje mu trzech stron. Właśnie tych. Well, brethren, I have to say probably the Lord will not have me to speak on these three rich men. Tak, myślę, czy Pan rzeczywiście chce, żebym mówił o tych trzech bogaczach. Let us turn to the book of Colossians. Zmieńmy jednak i przejdźmy do księgi listu do Kolosan. Let's have a word of prayer. Pomódlmy się jeszcze. Pomódlmy się, prośba jest o modlitwę. Blessed Father in God, we come today in the precious name of thy Son, our Lord and our Savior Jesus Christ. Boże nasz i Ojcze, przychodzimy do Ciebie w drogocennym imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Here you are gathered, your people together. Pozwoliłeś nam się tutaj zebrać dzisiaj. We desire the word that thou wouldst want to give to thy people. Prosimy, pragniemy słowa, które chcesz przekazać Twojemu ludowi. What will thou have us to share? Czym chcesz, żebyśmy się podzielili? We ask that thou will lead by thy spirit. Prosimy, prowadź nas przez Twego Ducha. And cause what will be shared will be from thy very self. Bo prosimy Cię, żeby to, co zostanie tu powiedziane, było tylko od Ciebie. We ask your guidance. Prosimy Cię o prowadzenie and help. I pomoc. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Wracamy do Ewangelii Łukasza. Luke chapter 12. Ewangelia Łukasza, rozdział 12. And reading from verse 12 down to verse 21. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział od 12 do 21 wersetu. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. On mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: Uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. As I say, I would like to speak on three rich men. Tak jak powiedziałem, chcemy mówić o trzech bogaczach. This is the first that the Spirit of God will bring before us. To jest pierwszy bogacz, którego przed nasze oczy sprowadzi Duch Święty. We are living
in days that are very difficult. Żyjemy w trudnych czasach. But we are living in the West in a day of plenty. A żyjemy w krajach zachodnich, kiedy jest dobrobyt. And there is a philosophy in life that many has taken and embraced. Jest pewna filozofia, którą wielu przyjęło i trzyma się jej. How should I live my life? Jak powinienem żyć w moim życiu? This life that God has given to us. To w tym życiu, które podarował nam Bóg. The scripture says that our life is like a vapor. Tak. Nasze życie jest jak para. That appears for a little while and then vanishes away. Jest tylko na krótką chwilę, a potem znika. But in the period in which we live. Ale w czasie okresu naszego życia. There are many things that are trying to get our attention. I w czasie naszego życia jest wiele rzeczy, sytuacji, które chce zwrócić, skupić naszą uwagę. They came and asked John the Baptist. They asked John the Baptist. Zapytano Jana Chrzciciela. Who are you? Kim jesteś? He said, I'm a voice. Powiedział, jestem głosem. Of one crying in the wilderness. Wołającego na puszczy, na pustkowiu. In other words, there are many voices in this world. Innymi słowy, jest wiele różnych głosów w tym świecie. And all is seeking to get your attention and mine. I wszystkie te głosy chcą skupić twoją i moją uwagę. And this parable that the Lord set forth here. I ta przypowieść, którą Pan teraz nam przedstawia. One man came to him and says, Lord, divide the inheritance amongst ourselves. I pewien człowiek przyszedł do Pana i powiedział, Panie, podziel to dziedzictwo pomiędzy nas. And the Lord says, who made me a judge or a divider among you? I wtedy Pan powiedział mu, człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? And the Lord made a wonderful statement. Pan tutaj powiedział wspaniałe stwierdzenie. Life consists not in how much we have. Mówił, życie nie polega tylko na tym, co mamy. Nie składa się tylko z tego, co mamy. People believe, there are many believe, if I have certain things, my life will be real happy and contented. Wielu ludzi uważa, że kiedy będą posiadać dużo, ich życie będzie naprawdę szczęśliwe i spełnione. And the Lord brought this parable before us. I dlatego Pan teraz przedstawia nam tą przypowieść. That this rich man had a farm. Pewien bogacz miał pole, farmę. And he had probably nice rain like today. I prawdopodobnie ładnie u niego lało, jak u nas dzisiaj. And it tells us that his fields brought forth bountifully. Jest napisane, że pole przyniosło mu obfity plon. And he thought within himself. I pomyślał sobie. What should I do? Co mam teraz zrobić? You know what I'll do? Wiecie, co zrobię? I'll break down these barns. Zburzę moje stodoły. And I'll build bigger ones. I zbuduję większe. And I'll be store my goods there. I złożę tam moje dobra. The philosophy of life. Filozofia życia. He lost his soul because of his thinking. On stracił swoją duszę z powodu swojego sposobu myślenia. He took a path that looks very attractive to the eyes of men. On wybrał drogę życia, która jest bardzo atrakcyjna w oczach ludzi. You see, I had a friend who invested in the stock market. Wiecie, miałem przyjaciela, który zainwestował na giełdzie. And one day he came on the job and he was crying. I pewnego dnia przyszedł do pracy i płakał. He said, Brian, I lost everything. Powiedział, Brian, straciłem wszystko. The stock market went down 500 points. Wskaźnik giełdowy opadł o 500 punktów w dół. This was a young man who was buying a condominium every 5 months. To był młody człowiek, który kupował pakiet akcji co 5 miesięcy. And I said to him, how is it possible for you to purchase this every 5 months?
Jak to możliwe, że stać cię na to, że kupujesz to co 5 miesięcy? He says, listen, brother. It's only money. It's only money. A, powiedział, słuchaj, bracie, to tylko pieniądze. And I know how to get it. A ja wiem, jak je zdobyć. He built up his empire. What he did? He built up his... On budował swoje imperium i moc. But what happened? He missed out on the most important decision in life. Ale kiedy tak sobie budował to bogactwo, zapomniał o najważniejszej decyzji w swoim życiu. After you have accumulated all these things, po tym jak zebrał te wszystkie dobra, believing life consists in what I have, wierzył, że moje życie składa się z tego, co posiadam. What I have acquired in this life, to co zebrałem w tym życiu. It's amazing. God spoke to him. I do tego właśnie bogacza przemówił Bóg. To niesamowite. Listen, most of us will say he was a very good businessman. Większość z nas powiedziałaby o nim, to był świetny biznesmen. He made some wise decisions. Dokonał bardzo mądrych decyzji. Because I have to expand. Przecież musimy się rozrastać. Today we will say we have to diversify. Musimy teraz dywersyfikować, czyli rozkładać nasze dobra na różne, różnych celach. We have to capture the market. Musimy chwycić to, co jest na rynku najlepszego. But there was a cry. Ale potem powstał płacz. And his inner, you see, the inner man started to cry. Jego wewnętrzny człowiek zaczął płakać. His soul said to him, jego własna dusza mu powiedziała, these things do not satisfy. Te rzeczy nie dają ci satysfakcji. This is not bringing peace to my soul. To nie przyniesie pokoju dla twojej duszy. So he said to his soul, więc powiedział do swojej duszy, take it easy. Spokojnie. Eat, drink and be merry. Jedz, pij, wesel się. Enjoy yourself. Ciesz się po prostu. Not knowing that the things of this life cannot satisfy the longing of the soul. Ten człowiek nie wiedział, że rzeczy tego świata nie zaspokoją jego duszy. It is said that all the rivers run into the sea. Mówi się, że wszystkie rzeki wpływają do morza. Yet the sea is not full. A jednak morze nie napełnia się. All the pleasures of this life could run into the hearts of men. Wszystkie przyjemności życia mogą wpływać do serca ludzi. And you will not be satisfied. A ty i tak nie będziesz usatysfakcjonowany. This man had everything life had to offer. Ten człowiek miał wszystko, co życie mogło mu ofiarować. And he missed out on the most important decision in life. A jednak pominął najważniejszą decyzję, którą miał popełnić w życiu. Where will your soul spend eternity? Gdzie twoja dusza spędzi wieczność? And the Lord says, what you will do with all this you have acquired? I Pan mówi, co z tym wszystkim zrobisz, co zebrałeś? We are going to, listen, naked we came into this world. Posłuchajcie, nadzy przyszliśmy na ten świat. And we are going to leave with nothing. I skończymy z niczym. I bury a lot of individuals. Pomagam. Pochowałem już wiele osób. I'm not an undertaker. Nie jestem grabarzem. The government gave me the privilege to commit someone to the earth. Mój rząd dał mi taki przywilej, że mogę grzebać umarłych. Anyway, in the English world, w świecie anglosaskim, for you to put somebody in the ground, po to, żeby pochować kogoś, you must have a license. Musisz mieć licencję. The government give that to me. I mój rząd dał mi taką licencję. I was burying a young man. Pewnego razu chowany był młody człowiek. And his friends came up to him. I otoczyli go jego przyjaciele. And took off a gold chain. I ściągnęli złoty łańcuch. And says, this is yours. I dali do trumny i powiedzieli, to jest twoje. And buried him with this big gold chain. I pochowali go z tym wielkim złotym łańcuchem. He couldn't wear it. Nie mógł go już ubierać. Saints,
And friends, you cannot take anything with you when you leave this world. Kochani, święci, nie możecie zabrać nic, kiedy będziecie odchodzić z tego świata. His bones were left. Jego kości tutaj zostały. His crops were left. Jego korpus, ciało zostało. His wealth was left. Wszystko, co zdobył, zostało. And the Lord asked him the question. I Pan teraz zadaje pytanie. What will you do with what you have acquired? I co teraz zrobisz? Pan mu zadaje pytanie. Co zrobisz z tym, co masz? Now most of us will leave a little will for our children and relatives. Normalnie zostawiamy testament dla naszych bliskich dzieci. And there was a singer, the older folks may know this singer, but not the young people. His name is Frank Sinatra. Był taki śpiewak, który nazywa się Frank Sinatra. Piosenkarz. When he died, kiedy umarł, he left a will. Pozostawił testament. And the lawyer called his relatives and his children to the reading of the will. I jego prawnik wezwał jego rodzinę i dzieci na odczytanie tego testamentu. And then, when the lawyer began to read, i wtedy, kiedy prawnik zaczął czytać, some of his children says, "We are going to contest this will." Czyli na początku już tego czytania część z jego dzieci powiedziało, my i tak będziemy, podamy do sądu ten testament. It is not fair. Bo nie jest sprawiedliwy. I'm getting very little. Ja dostałem bardzo mało. The lawyer says, wait until it is finished. Ale prawnik uspokoił, poczekajcie do końca. We are not waiting. Ale my nie chcemy czekać. Well, the last paragraph of the will. I okazało się, że ostatni ustęp tego testamentu states, mówił, who are dissatisfied will be disqualified. Who are satisfied? Who are not satisfied. Aha, okay. I ostatnie zdanie brzmiało, kto nie będzie zadowolony, zostanie całkowicie odrzucony. The place went quiet. Nagle zrobiło się cicho. Saints, here is this man. Patrzymy tutaj na tego człowieka. And the Lord said this. I Pan powiedział to. God in verse 19. He said to his soul, you have much goods laid up for many years. Your retirement is sure. Pan powiedział, że ten człowiek, jego dusza, czy on powiedział do swojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Twoja emerytura jest już pewna. So your retirement is so sure. So sit down, relax. You could take a boat and go down the river. Twoja emerytura jest pewna, więc zacznij się relaksować, odpoczywać. Wynajmij jakąś łódkę, popłyń sobie wzdłuż rzeki. Take your ease. Odpocznij. Eat, drink and be merry. Jedz, pij, wesel się. God came to him. I wtedy Bóg do niego przyszedł. And God says, you have not done wisely. I Bóg mu powiedział, wcale nie byłeś mądry, nie postępowałeś mądrze. Whose shall this be? Czyje to wszystko będzie? That you have provided. To wszystko, co zbierałeś. You have laid up treasures for yourself here on earth. Tu na ziemi zebrałeś skarby dla siebie. And you are not rich towards God. Ale nie jesteś bogaty w Bogu. One of the saddest things is to see a person pass out of this life not knowing Christ as their savior. Jedną z najsmutniejszych rzeczy na tym świecie jest, kiedy widzimy, że umiera osoba, która nie poznała Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. This, and this is true. I knew a millionaire. Powiem wam coś, co zdarzyło się naprawdę. Poznałem milionera, he lost everything, który stracił wszystko. And they allowed him to live in his house until he died. Ale pozwolono mu żyć w jego domu, aż umrze. But he knew the Lord Jesus Christ as his savior. Ale on znał Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I knew another, a znałem też innego, who didn't know the Lord Jesus Christ as his savior. Który nie znał Pana Jezusa jako Zbawiciela. And you know, he was so miserable. Wiecie, on był taki żałosny. I could pay for any treatment that I need.
Mówił, stać mnie na każde lekarstwo, które jest mi potrzebne. But it's appointed unto man once to die. Ale przeznaczono jest ludziom raz umrzeć. And after this is the judgment. A potem jest sąd. The Shah of Iran. The Shah. Or the King of Iran. Okej, szach. Yeah. W sensie. Szach Iranu, czyli król Iranu. When he got deposed, he came to the United States of America. When he was deposed? So... Yeah, he. Yeah. When he... Odsunięty od tronu. Yeah. Kiedy został odsunięty od tronu, uciekł do Ameryki. He says he had cancer. Powiedział, że ma raka. And he says, listen. I will don't study about money. I have enough. Any treatment that would work, I want to live. Teraz nie będę się już zajmował pieniędzmi. Chcę po prostu zdobyć każde możliwe leczenie, które pozwoli mi przeżyć. He died. Ale umarł. Saints and friends, what will it profit a man if he gains the whole world and lose his precious soul? Święci, kochani, co może zdobyć człowiek, jeśli straci swoją duszę? Co mu da całe bogactwo świata? What will you give in exchange for your soul? Co dasz na wymianę, na, by ratować swoją duszę? In Psalm 49 it says, the redemption of the soul is precious. W Psalmie 49 czytamy, że odkupienie dusz jest zbyt drogie. And the soul that sinned it shall die. I dusza, która zgrzeszyła, umrze. But it tells us that God loves us. Ale czytamy też, że Bóg nas ukochał. So his philosophy in life was this. A więc jest taka filozofia w życiu. I am going to live for now. Będę żył chwilą, tym, co jest teraz. I will take care of now. Będę zajmował się tym, co jest teraz. But there is a life beyond this life. Ale istnieje życie po zakończeniu tego życia. Which life are you preparing for? Na które życie jesteś przygotowany? Które życie sobie przygotowujesz? It's nothing wrong in being rich. Przecież to nie jest nic złego w byciu bogatym. I wish I had some more money. Ja, ale też bym chciał mieć troszkę więcej pieniędzy. But the answer is to be rich and go to hell? Ale czy naprawdę odpowiedzią jest, mam być bogaty i iść do piekła? And what is worse is to be poor in this life and still go to the lake of fire. Czy lepiej jednak być biednym w tym poor in this life? Yeah. Czy lepiej jest jednak być i biednym i iść do jeziora ognistego? Materially poor. Okay, and still goes to the lake of fire. I still go to the lake of fire. Czyli czy jest jakaś różnica między bogatym, który nie wierzy, który pójdzie na wieczne potępienie, czy nawet biedakiem, który też nie uwierzył i też pójdzie na wieczne potępienie? So you could have what you want. Ty wybierasz. But if you don't have Christ, ale jeśli nie masz Chrystusa, I tell you, it is impossible. How can you get to heaven? Ale jeśli nie masz Chrystusa, to naprawdę mówię ci, without knowing that Christ died for your sins according to the scriptures. Jeśli nie możesz dostać się do nieba, dopóki nie dowiesz, nie zrozumiesz tego, że Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, za twoje grzechy. And he was buried and he rose again from the dead. Według pism i został pogrzebany i zmartwychwstał według pism trzeciego dnia. And repentance and forgiveness of sins should be preached in his name. I że odkupienie, wyznanie grzechów i przebaczenie ich powinny być głoszone w jego imieniu. You spend all your life working hard. Całe twoje życie pracujesz ciężko. You know, my father always used to say to me. Mój ojciec bardzo często mi powtarzał. One thing you cannot bury is work. Jednego, czego nie możesz porzucić tak naprawdę, to pracy. You ever went to a funeral where we bury work? Aha, ojciec powtarzał, że jednej rzeczy, której nie możesz pochować w grobie, to pracy. Czy byłeś kiedyś na pogrzebie, w którym chowano by pracę? It's people we bury. To ludzi chowamy. Some work themselves to death. Niektórzy zapracowują się na śmierć. One individual work for the Swiss bank. Pewna osoba pracowała dla banku szwajcarskiego. He worked for 28 years. Pracował przez 28 lat. And he told them, I'm leaving.
I wtedy powiedział władzom, że odchodzę. They said to him, clean out your desk very quickly. Powiedziano mu, okej, okay, bardzo szybko wyczyść swoje biurko i idź. They never give him a watch. Nawet mu nie dali zegarka. They didn't himself had a little going away party. Nawet nie zrobiono mu takiego spotkania pożegnalnego. And said, thank you for your service. Nawet nie powiedziano mu, dziękujemy ci, że tak długo u nas pracowałeś. This world is cruel. Ten świat jest okrutny. Don't believe they will appreciate your work. Nie wierz w to, że ktoś będzie doceniał twoją pracę. When they finish with you, they said to you, bye-bye. Kiedy skończą z tobą, po prostu ci powiedzą na razie, papa. And you have lost out on the fact, believing this is real life. I tracisz sens życia tak naprawdę, wierząc, że to jest właśnie prawdziwe życie. God choose the poor but rich in faith. Bóg wybiera tych, którzy są biedni, ale bogaci w wierze. What will you do? Co zrobisz? What is your philosophy? Jaka jest twoja filozofia życia? What is your outlook on life? Jak ty patrzysz na życie? The most important thing is knowing Christ as your savior. Najważniejszą decyzją życia jest poznanie Chrystusa jako Zbawiciela. It's not what you have. To nie jest to, co ty masz. It's who you have. Ale kogo masz? Do you know the Lord Jesus Christ? Czy znasz Pana Jezusa Chrystusa? Chapter 12, chapter 16. Przejdźmy do rozdziału 16. The same gospel. Yeah. And reading czytamy z Ewangelii Łukasza 16 rozdział od 19 do 31 wersetu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Here is another rich man. Widzimy tu kolejnego bogacza. The first was so busy that he neglected the most important decision in life. Ten pierwszy był tak zajęty, że pominął jedne z najważniejszych decyzji w swoim życiu. He neglected his soul salvation. Pominął nawrócenie, zbawienie duszy. But here is another one. A tu jest inny bogacz. He lived well. Żył w bardzo dobrych warunkach. He had everything he wanted. Miał wszystko, co chciał. He ate the best. Jadł najlepsze potrawy. He drank the best. Pił najlepsze napoje. And this was a beggar who was at his gate. Ale przy jego bramie był biedak. And God named the beggar. His name is Lazarus. I Bóg nazwał imię, czy podał imię tego biedacza. Nazywał się Łazarz. This beggar desired the very crumbs that fell from the master's table. Ten biedak chciał się nasycić choćby odpadkami ze stołu tego bogacza. No one gave to him. Ale nikt mu ich nie dawał. You see, it is said of Israel. Powiedziane jest o Izraelu.
that they rejected the Lord Jesus Christ. Że odrzucił Jezusa Chrystusa, Pana. And a woman came and said to the Lord Jesus, my daughter is home grievously vexed with a demon. Ale przyszła do niego pewna kobieta i powiedziała mu: Panie, w moim domu leży córka straszliwie opętana przez demony. I bid you come and heal my daughter. I powiedziała: Proszę cię, przyjdź, ulecz moją córkę. The Lord said, should I take the children bread and cast it to dogs? Ale Pan jej powiedział: Czy mam naprawdę zabrać chleb dzieciom i rzucić psom? In other words, brethren, w innych słowach, bracia i siostry, Israel was rejecting the bread. To Izrael odrzucał ten chleb. And this lady wanted the crumbs. A ta kobieta chciała tylko odpadki. Sometimes even us who have been blessed with much. Czasami również my, którzy zostaliśmy błogosławieni takimi błogosławieństwami, may not understand the cries of the needy. Nie potrafimy zrozumieć płaczu, wołania tych biedaków. Indifferent he was. Taki inny on był, całkowicie inny. He came to his door. On przychodził do jego drzwi. But one thing about Lazarus, Lazarus made the right decision. Ale jedno wiemy o Łazarzu. Łazarz podjął dobrą decyzję. Riches have a way of. Bogaci, bogacz miał bogactwa. Of dulling your senses. Of really not having your face reality. Aha, pełne, miał bogactwo, ale pełne nonsensów. And you find the Bible says not many nobles are called. A jest pewna nowość, o której czytamy, że pośród was nie ma wielu bogaczy, wielu ważnych ludzi. Not many rich people really trust in the Lord Jesus Christ. To jest prawda. Niewielu bogatych potrafi zaufać Jezusowi Chrystusowi. You could tell, how could you tell a rich man, listen, have a little time of prayer before you buy that car, please. Czy powiesz bogatemu, tak, modliłem się troszkę przed twoim pięknym samochodem. And that house down there that is $1 million, you know, you ask the Lord's will. I popatrzycie na jego dom warty $1 million i powiecie, tak, zastanów się, poszukaj Bożej woli. It's a real exercise to have money in this world. To jest naprawdę wielkie wyzwanie posiadać pieniądze w tym świecie. It's a real exercise that God put something's wealth in your hands. To jest naprawdę doświadczenie, ćwiczenie ciebie, jeśli Bóg ci daje jakieś dobra do ręki. For the poor, he have to ask God how to stretch these dollars. What they call it, looties? Złoty. A złoty. How to stretch them? The poor was asking God how to stretch. Yeah, how we ask God how to make this okay. Go miles. My, kiedy mamy kłopoty finansowe, to wtedy mówimy: Panie, jak mamy te nasze złotówki rozszerzyć, żeby sięgały kilometry? So the poor have to be exercised. Biedny też jest doświadczany, ćwiczony. The rich have to be exercised also. Ale bogaty również musi być doświadczany. God has put this in my hands. Musimy zrozumieć, Bóg dał mi te bogactwa w moje ręce. How to use it for his glory? Jak użyć ich dla jego chwały? But this man had no clue of knowing the Lord Jesus Christ as his savior. Ale ten człowiek, bogacz tutaj, kompletnie nie miał pojęcia, co to znaczy poznać Chrystusa jako Zbawiciela. But the great equalizer came. Ale przyszedł pewien coś, co go przyspieszyło po prostu w tych myślach dotyczących Boga. One thing you cannot buy off. Jedna rzecz, której nie możesz kupić albo odrzucić. You cannot tell death. Nie możesz powiedzieć śmierci. I am rich, you know. Wiesz, jestem bogaty. So I will call you when I'm ready. I wtedy powie: tak, wezwę cię, kiedy jestem, będę na to gotowy. The Bible says it come through the windows, it come through the door. You cannot stop death. Biblia mówi, że śmierć wchodzi przez okna, przez drzwi. Nie można jej zatrzymać. So in all his money. A więc z tymi wszystkimi jego pieniędzmi. He couldn't say, look, take that and leave. Nie mógł powiedzieć do śmierci: no, weź tę kasę i odejdź. That says, listen, I come for you. Ale śmierć mówi: nie, przyszłam po ciebie. There's a book called The Merchant of Baghdad. There's a book. Yeah. It is called The Merchant of Baghdad. Merchant, okej. Okay. Czyli jest pewna książka o
handlarzach w Bagdadzie. Death met him at a certain place. Handlarzu pewnym w Bagdadzie, którego śmierć spotkała w pewnym miejscu. And death says, "Boy, you have me puzzled." I śmierć mówi do niego: "Jesteś dla mnie zagadką." And the guy turned around and jumped on a horse. I wtedy ten bogacz odwrócił się od śmierci i wskoczył na konia. And rode all night. I jechał całą noc. Today we will say, I took my car. Dzisiaj byśmy powiedzieli: wziąłem samochód. And I decided to get out of Warsaw and drive as far as I could get. Jak najszybciej i jechać jak najdalej, poza Warszawę, jak najdalej. And he arrived at Baghdad. I dojechał do Bagdadu. And death says, you had me worried. I wtedy śmierć mu powiedziała: zasmuciłeś mnie. Because it's here I supposed to meet you. Ponieważ to tutaj miałam cię spotkać. So I wanted to know what you were doing over there. Ja chciałam ci tylko powiedzieć, co ty tam masz robić. You cannot run from death. Nie można uciec przed śmiercią. It takes the poor. Ona zabiera biednych. It takes the young child. Potrafi zabrać młode dzieci. It takes the young men, it takes the young girls. Może zabrać młodych chłopców, młode dziewczyny. You see, we believe it's only old people should die. My wiemy jedno: wszyscy ludzie umrą. And death is so cruel. A śmierć jest tak okrutna. You could cry how much you want. Możesz płakać ile chcesz. Death wouldn't himself say, "Oh, look at the tears. Go back to life." Śmierć nie powie: ach, te twoje łzy, dobrze, wróć do życia. The great equalizer. To jest taki wielki przyspieszacz, taki. The poor dies. Co? Albo wyrównywacz. Aha. And wielki the rich wyrównywacz. Dies. To jest wielki wyrównywacz. Śmierć umiera biedny i umiera bogaty. But brethren, we want to turn back a little bit and see the other side of death. Ale spróbujmy teraz zwrócić uwagę na drugą stronę śmierci. The rich man had a very good funeral. Bogacz miał na pewno piękny pogrzeb. All the politicians were there. Wszyscy politycy stawili się. The principal people of the city. Ważni ludzie tego miasta. People of rank. Ludzie, którzy mają jakąś godność urzędową. And he was buried. A on został pochowany. The poor man, he was taken into Abraham's bosom. Ale biedak został zabrany na łono Abrahama. But it tells us one thing you don't forget. Ale jest tu jedna rzecz, której nie możemy zapomnieć. When you pass out of this life, you have memory. Co jest istotne w tej historii? Kiedy umieramy, kiedy już przechodzimy na drugą stronę, zachowujemy nasze wspomnienia. Your body goes back to the dust. Twoje ciało wraca do prochu. From dust you were taken, dust you will be. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. But indeed, it says, in hell he lifted up his eyes in Hades. Ale jest napisane, że on w piekle podniósł oczy i zobaczył. No, we want to make this clear. Chcemy powiedzieć to jasno. It's at the end of the thousand-year reign of Christ, the unsaved will be placed into the lake of fire. Musimy powiedzieć to jasno, że po zakończeniu tysiącletniego panowania Chrystusa ludzie niewierzący zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. Przy białym tronie sędziowskim. The books are going to be opened. Zostaną otwarte księgi. And another book shall be opened. Ale zostanie również otwarta inna księga. And everything you have done, if you don't know Christ as your savior. I wszystko, co zrobiłeś, czy zrobiłaś, kiedy, jeśli nie znasz Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, is written in that book. Jest zapisane w tamtych księgach. The sea will give up the dead. Morze wyda swoich umarłych. Death and Hades will give up the dead. Śmierć i piekło również wydadzą swoich umarłych. The heavens and the earth will flee away. Niebo i ziemia odpłynie. And man will be suspended in mid-air. Will be standing on nothing. I człowiek będzie w nicości, jakby stał pośród niczego. The scripture says there will be no standing for them. Nie będzie dla nich miejsca, jest napisane. It means I standing on this podium here. Teraz stoję na tym podium. But there will be nothing to stand on. Ale wtedy nie będzie nic, na czym mógłbym stanąć. You'll be suspended before the judge of all the earth.
Będziesz zawieszony w przestrzeni przed sędzią całej ziemi. And you know the question that will be asked? I wtedy będzie zadane kolejne pytanie. It will not be a sin question. A sin. It will not be a about sins. About okay. sins. I to nie będzie pytanie, które zada ci Pan dotyczące ile grzechów zrobiłeś czy zrobiłaś. What have you done with Christ? Nie, to pytanie będzie brzmiało, co zrobiłeś, zrobiłaś z Chrystusem. God made provision. Bóg daje zaopatrzenie. And you have neglected. Bóg podarował go, a ty go pominąłeś, odrzuciłeś. To make the most important decision in life. Pominąłeś, odrzuciłeś najważniejszą decyzję w twoim życiu. So being in torment in the flames. A więc ten bogacz jest cierpi w płomieniach. I want to apply it this way. Chcę to tak zastosować. You start feeling the heat before you get to the flames. Normalnie jest tak, że czujesz gorąco, gdy już podchodzisz pod płomienie. And he's asking Father Abram, send Lazarus to a tip of water to cool my tongue. Powiedział, ojcze Abrahamie, poślij Łazarza, żeby chociaż palec zamoczył w wodzie, żeby schłodzić mój język. Remember. On pamięta. I tell you, you cannot put memory on a shelf. Nie będziemy mogli odłożyć naszych wspomnień na półkę. It goes everywhere with you. Pamięć będzie nam wszędzie towarzyszyć. Remember in your lifetime. I będzie mówiła, pamiętasz, co robiłeś w życiu? How you lived. Jak żyłeś? Remember how Lazarus lived. Pamiętacie, jak żył Łazarz? And there is a great gulf fixed. There's a gulf between you and I. A pomiędzy bogaczem a Łazarzem jest wielka przepaść. After we pass this life. Po tym, jak odejdziemy z tego życia. We cannot change our destiny. Nie możemy zmienić już wtedy naszego przeznaczenia. It's now we have to do it. Teraz musimy zrobić, teraz musimy podjąć decyzję. That's why the scripture says repentance towards God and faith in the Lord Jesus Christ. Dlatego Pan mówi, pokutuj do Boga i uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. That's why God is beseeching men to come. Dlatego Bóg szuka człowieka, żeby przyszedł do niego. Why should you die in your sins? Mówi, dlaczego masz umrzeć w twoich grzechach? Jesus says if you die in your sins where I am you cannot come. Pan Jezus mówi, że jeśli umrzesz w swoich grzechach, nie możesz iść tam, gdzie ja. And then he began to pray. I zaczął się modlić. In verse 27. W 27 wersecie bogacz zaczął się modlić. He says, my destiny cannot be changed. Mówi, nie mogę już zmienić mojego przeznaczenia. But I have some brethren home. Ale mam braci i siostry w domu. Send someone to tell them, don't come in this place. Poślij kogoś do nich. Nie przychodźcie na to miejsce. You see, in America, at times, some says, but I get to hell, I have my friends down there. W Ameryce czasami słychać taki głos, ja mogę iść do piekła, mam tam przyjaciół. I'll meet the individuals who, you know, we had good times with. Spotkam tam kumpli, z którymi dobrze się bawiłem. Even this man says, tell my brothers don't come. To jest śmieszne, bo nawet ten człowiek mówi, powiedzcie moim braciom, żeby nie przychodzili na to miejsce. The Bible said of this place, you will be tormented day and night. Biblia mówi o tym miejscu, że będziesz tam się cierpi dzień i noc. The book of Peter says it's blackness of darkness forever and ever. List Piotra mówi, że jest tam ciemność wieczna, która będzie trwała na zawsze. No, this place was not made for man. Ale uwaga, to miejsce nie zostało przeznaczone dla ludzi, nie zostało dla nich zrobione. This place was made for the devil and his angels. To miejsce ciemności zostało uczynione dla diabła i jego aniołów. And I want to tell you how to get there. A teraz chciałbym ci powiedzieć, jak się tam dostać. You know how to get there? Wiesz, jak się tam dostać? Just continue living the way you want to live. Po prostu żyj sobie tak, jak chcesz. Neglect the most important decision in life. Pomijaj najważniejszą decyzję w twoim życiu. Don't accept Christ as your savior. Nie przyjmuj Chrystusa jako Zbawiciela. Don't
In your soul, say, I don't want Christ. Powiedz swojej duszy po prostu, nie chcę znać Chrystusa. Very easy. Bardzo łatwe. Just continue going on. Po prostu sobie żyj dalej. And neglecting the most important decision in life. Odrzucając najważniejszą decyzję twojego życia. God says he's not willing that any should perish. Ale Bóg mówi, nie chcę, żeby ktokolwiek zginął. But that all may come to repentance. Ale aby wszyscy zostali zbawieni. He have no pleasure in the death of a sinner. Bóg nie cieszy się śmiercią grzesznika. But oh, God wants you to know. Ale Bóg chce tylko, żebyś wiedział, that he has provided a savior for man. Że On dał Zbawiciela dla ludzi. I want to talk about the third rich man. I teraz chcę już powiedzieć o trzecim bogaczu. Second Corinthians. Drugi list do Koryntian. Chapter 8 and verse 9. Drugi list do Koryntian 8:9. Chapter 8 verse 9 yep. Only or only until 50. No. Only yeah. Okay. Drugi list do Koryntian 8:9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. This is the third rich man. To jest trzeci bogaty człowiek. We know the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. My znamy łaskę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. This is conscious knowledge. To jest świadoma wiedza. For we know that grace and truth came by Jesus Christ. Wiemy, że łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. And of his grace have all we receive grace upon grace. W nim otrzymujemy łaskę i to łaskę za łaską. It says the grace of God that brings with it eternal life, brings with it salvation, has appeared unto all men. Jest napisane, że łaska, która przynosi życie wieczne, przebaczenie, objawiła się wszystkim ludziom. We thank God for the grace of God. Dziękujemy Bogu za jego łaskę, za łaskę Bożą. Because it tells us about this grace that has coming to us that dziękujemy Bogu za jego łaskę, bo ta łaska nam o czymś mówi. Mówi nam o tym. God has given us something. Bóg nam coś podarował. He is not demanding anything from us. On niczego nie żąda od nas. The rich man in Luke chapter 12 had the same privilege that we have. Ten bogacz w Ewangelii Łukasza 12 miał ten sam przywilej jak my. God is saying you have so much, but it's for this life. Bóg mu mówi, masz tak wiele, ale to dotyczy tylko tego życia. In other words, bodily exercise profit, half profit, exercising half profit. Half profit. Bodily exercise? Yeah, when you exercise, run. Yeah. It have its profit, but little. Okay, czyli kiedy ćwiczymy nasze ciało, to przynosi pewien zysk, ale bardzo malutki. But godliness is have profit in this life and in the world to come. Ale pobożność przyniesie dobre wyniki, profity i w tym życiu i w następnym. The grace of God has bring with it salvation. Łaska Boża przychodzi ze zbawieniem. Where it came from? It came from the portals of glory. Skąd pochodzi ta łaska? Z pałaców chwały. Brethren, let's turn to the book of Ephesians. Otwórzmy, kochani, list do Efezjan. And reading verse 6. List do Efezjan, pierwszy rozdział, wersety 6 i 7. Efezjan 1, 6 i 7. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym, w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Now we have the glory of His grace. Teraz posiadamy bogactwo Jego łaski. So this grace didn't begin to be conceived when Jesus arrived. Ta chwała nie została przyjęta w momencie, kiedy on przybył na ziemię. Way back in eternity, God says, I want you to be like my son. Przed założeniem świata, w przeszłej wieczności, Bóg już powiedział, chcę, żebyście byli tacy jak mój syn.
So the glory of his grace is what he has done for us as believers. Chwała jego łaski, bogactwo jego łaski to jest to, co uczynił dla nas jako dla wierzących. Brought in into the good of sonship. Przyprowadził nas do synostwa. Chosen, marked off and accepted in Christ. On nas wybrał, wyznaczył i zaakceptował w Chrystusie. In verse 7. W wersecie 7. We have the riches of his grace. Przepraszam, to przed chwilą mówiłem o chwalebnej łasce swojej, a teraz mamy w 7 wersecie bogactwa jego łaski. In other words, God is saying, listen. Innymi słowy, Bóg mówi, posłuchajcie. I want you to know you have redemption and forgiveness of sins. Innymi słowy, Bóg mówi, posłuchajcie, macie odkupienie i przebaczenie grzechów. But it's not the work is emphasized here. Ale tu nie chodzi, Bóg nie stawia tutaj ważności tego czynu, dzieła. It's the person in whom we have it. Ważna jest osoba, w której to wszystko posiadamy. In whom we have. W kim to posiadamy? The grace of God. Tą łaskę Bożą. So now God says, if I am brought in with redemption. I Bóg mówi, jeśli teraz ja zostałem odkupiony. And I have the knowledge of the forgiveness of sins. I posiadam już wiedzę, świadomość przebaczenia grzechów. The grace of God turns my eye on Christ. Teraz łaska Boża dopiero zwraca moje spojrzenie na Chrystusa. To show me it's the person in whom I have it. I pokazuje mi, że to w tej osobie to wszystko posiadam. In verse 8 of chapter 2. Efezjan 2:8. Ephesians 2:8. Yeah. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. So we are saved by grace. Jesteśmy zbawieni, uratowani przez łaskę. And this also is a gift from God. I to jest dar Boży. God give you the faith to believe. Bóg daje tobie, daruje wiarę, by wierzyć. So it's not by works of righteousness which we have done. Czyli to nie jest dlatego, że uczyniliśmy uczynki sprawiedliwości. But it's according to his mercy he has saved us. To jest według Jego miłosierdzia, dlatego nas zbawił. By the washing of regeneration and by the renewing of the Holy Spirit. On nas odnowił, oczyścił przez Ducha Świętego. Saints, imagine. Święci, wyobraźcie sobie. A sinner. Grzesznika. On your way to the lake of fire. Wyobraźcie sobie grzesznika, który idzie drogą do jeziora ognistego. To be banished from the presence of God. Gdzie zostanie całkowicie odrzucony, odsunięty od obecności Bożej. And God intervene in grace. A Bóg przerywa to wszystko i daruje mu łaskę. And nothing we have to do. I nic nie musimy zrobić. It is finished. To już zostało wypełnione. All we have to do is believe. Tylko musimy uwierzyć. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa, będą zbawieni. So the scripture states is repentance towards God and faith in the Lord Jesus Christ. Czyli ważna jest pokuta wobec Boga i wiara w Pana Jezusa Chrystusa. So this grace we know. I taką łaskę my znamy. We know the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. My znamy łaskę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. In verse 7. 2:7 or 2:7. Efezjan 2:7, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. In verse 1, chapter 1 and verse 6 we have the glory of his grace. W chapter 1 verse 6. W pierwszym rozdziale Efezjan w 6 wersecie widzimy chwalebną jego łaskę. It's what he has done for the delight of his own heart. Czyli to, co zrobił, żeby dla upodobania swojego serca. According to the riches of his grace, verse 7. Według bogactwa jego łaski, werset 7. Is God is saying you have these blessings in Christ. Bóg mówi nam, macie te bogactwa w Chrystusie. In verse 8, we are saved by grace. W wersecie 8 jesteśmy zbawieni przez łaskę. We don't deserve it. My na to nie zasłużyliśmy. But God has brought it in for us. Ale to Bóg nam to dał. But now he says the exceeding riches of his grace. Ale tutaj jeszcze czytamy o nadzwyczajnym bogactwie jego łaski. In his kindness towards us through Christ Jesus. W dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. In chapter 2 of the book of Ephesians. W
drugim rozdziale listu do Efezjan. It's the revelation of the heart of God for the objects of his delight. Okay, widzimy, we see the revelation, widzimy objawienie of the heart of God, serca Boga, on the objects of his delight. Objects. The objects, you know, this is an object. But not one object like Jesus Christ, but objects we. We. Okay. Czyli widzimy po prostu objawienie tej łaski wobec obiektów Jego łaski, czyli wobec nas. We are seeing how God has worked to bring us in to blessing. Widzimy, jak Bóg pracował, żeby przyprowadzić nas do błogosławieństwa. And what he, because of this, we are going to see his exceeding greatness, exceeding riches of his grace and his kindness towards us through Jesus Christ. We are going. Yes. Dzięki Jego dziełu, Jego staraniom, my poznamy nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. It's just not grace, beloved saints. To nie tylko jest łaska, ukochani. Look at the exceeding riches of it. Popatrzcie, że jest, tam są nadzwyczajne bogactwa łaski. We were dead in trespasses and in sins. My byliśmy martwi w naszych grzechach i wykroczeniach. We were without God, without Christ, without hope in this world. W tym świecie byliśmy bez Boga, bez Chrystusa, obcy Bogu. And God has come in and worked for us. To Bóg stąpił i zaczął pracować, wykonał dzieło dla nas. We didn't ask him to come. My go nie prosiliśmy, żeby he przyszedł. Came. To on sam przyszedł. He came where we were. On przyszedł w to miejsce, gdzie my byliśmy. And brought us in. I nas zabrał i wprowadził. And all we can say is the grace of God. I tylko co możemy powiedzieć tym wszystkim, tak, to łaska Boża. Then in chapter 3 and verse 2. Efezjan 3:2 teraz, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Chapter 3. Oj, przepraszam, 3:2. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. This is the best dispensation in which we are living in. To jest najlepsze orzeczenie. This period of time. Ten czas, w którym jesteśmy teraz, jest najlepszym z możliwych czasów w całej historii. This dispensation of grace. Jest to czas łaski. Where God is saving and bringing in men into blessing. W tym czasie łaski to Bóg ratuje ludzi i wprowadza ich we wszelkie błogosławieństwo. And this has been opened up to us. I to zostało dla nas otwarte. Men have a tremendous privilege that they need to capture, to take hold of now. Ludzie mają teraz niewyobrażalny przywilej, który mogą teraz zdobyć. This dispensation began when Christ rose again from the dead. Obecny czas, okres łaski, rozpoczął się wtedy, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał. And it is going to close when we are taken out of here. Ale zostanie zakończony wraz z naszym zabraniem przez Pana Jezusa. And I say, if there are any in this room not knowing Christ as their Savior. I teraz muszę to powiedzieć, jeśli ktoś w tym pomieszczeniu nie zna jeszcze Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. I will say with the words of the apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. I powiem to słowami apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian 5:10. Knowing the terror of the Lord, we persuade men to run from the wrath to come. Excuse me, where? 2 Corinthians, yeah. Chapter 5, yeah. Verse 10. Verse 11. 11. Okej. Dobrze. Drugi list do Koryntian 5:11. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. Because you see, the Lord is loving. Dlaczego to robimy? Ponieważ Bóg kocha. He's long suffering. On tęskni. But this age of grace is not going to continue forever. Ale ten czas łaski nie będzie zawsze. That's why the urgency of preaching the gospel is so important. Dlatego tak ważne jest, żeby natychmiast cały czas głosić Ewangelię. There will come a day when
people are going to long to hear the word of God. Nadejdzie moment, kiedy ludzie będą tęsknić, by usłyszeć słowo Boże. The prophet says there is a famine coming. Famine. Nadchodzi. Bóg, prorok powiedział, że nadchodzi głód. And it will be for the word of God. I to będzie głód słowa Bożego. Where will you spend eternity? Gdzie spędzisz swoją wieczność? Do you know Christ as your savior? Czy ty znasz Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela? Well, Paul says, I want to warn you that this Jesus, that is this meek and lowly Jesus. Apostoł Paweł mówi, że ten Jezus, ten taki słaby, upokorzony Jezus. It tells us in the book of Acts on chapter 17. Czytamy to w rozdziale 17 Dziejów Apostolskich. He says this time. Dzieje apostolskie 17. Verse 30 and 31. Dzieje apostolskie 17:30 i 31. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Listen, God waits in patience. Posłuchajcie, Bóg czeka cierpliwie. But it come a time, ale przyjdzie taki moment, where God says, enough is enough. Kiedy Bóg powie, wystarczy. It's time to accept Christ as your savior. Teraz jest czas, żeby zaakceptować Jezusa jako swojego Zbawiciela. There was a mechanic. His name was Scotty. Był pewien mechanik o imieniu Scotty. And Scotty was very blasphemous. Bezbożny, tak? Blasphemous. Bluźnierczy. Scotty, mechanik, bardzo dużo bluźnił. He used to say all kind of things about the Lord. I mówił bardzo różne złe rzeczy o Panu. And I said to him, powiedziałem mu, Scotty, this is the last time I bring in my vehicle by you to be fixed. Powiedziałem mu, Scotty, ostatni raz powierzam ci mój samochód do naprawy. Scotty dropped right on the street in front of his house and died. Scotty przewrócił się przed swoim domem, przed swoim własnym domem i umarł. He had a heart attack. Miał atak serca. I know Scotty didn't went to heaven. Ja wiem, że Scotty nie poszedł do nieba. Proverbs chapter 29 and verse 1. Przypowieści 29:1. He that often been reproved. Ten, który często był 29:1. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. How much time God have to plead with us? Ile czasu Bóg musi się nami zajmować, troszczyć, docierać do nas. God has appointed a day. Ale Bóg wyznaczył dzień, in which he's going to judge this world, w którym będzie sądził ten świat, by that man, the man Christ Jesus. Przez tego człowieka, człowieka Jezusa Chrystusa. It says, we know the grace of our Lord Jesus Christ. Jest napisane, my znamy łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Though he was rich, bo chociaż był bogaty, people talk about how rich they are. Ludzie potrafili mówić, jacy oni są bogaci. Even the president of the United States. Nawet prezydent USA. Say, I have so much money, I don't need a salary. Mówi, mam wiele, bo jestem tak bogaty, że nie potrzebuję w ogóle wypłaty za to. There was a mayor of New York City. Mer Nowego Jorku. Mr. Bloomberg. Pan Bloomberg. Used to take a dollar for his salary. On pobierał tylko dolara miesięcznie za swoją pracę. Multimillionaire. Multimillioner. Listen, saints. The earth is the Lord's and the fullness thereof and they that dwell therein. Wszystko, co na ziemi jest pańskie, cała pełność i wszyscy, którzy tam mieszkają. He owns everything. To on, do niego należy wszystko. The cattle on the thousand hills belongs to him. The cattle. Cattle. The cows, yes. On the thousand hills belongs to him.
woły czy krowy na tysiącach wzgórz, wszystko należy do Niego. So everything belongs to Him. Wszystko do Niego należy. Poland is His. Poland belongs to Him. Paweł też do Niego należy. Polska do Niego należy. Yes. Polska do Niego należy. And we live on a little, little piece of it. Żyjemy tylko na małym kawałeczku tej Polski przecież. I was looking at the map of Poland. Patrzyłem sobie na mapę Polski. I realized indeed none of you could travel in all the land and trample all the land in here in Poland. Chociaż nikt z nas tak naprawdę nie może w całym swoim życiu odwiedzić każdego miejsca, każdego miejsca w tej Polsce. The brother showed me the place of a thousand lakes. Brat pokazał mi miejsca, gdzie są tysiące jezior. Have you sailed on everyone? Pływaliście już na każdym z tych jezior? This earth belongs to him. Ta ziemia należy do Niego. Though he was rich, i chociaż był bogaty, he became poor. Stał się biednym. He gave up all. On oddał wszystko. Veiled his glory. On zakrył swoją chwałę. Became a man. Stał się człowiekiem. And was a poor man in this world. I on był biednym w tym świecie. Bethlehem's manger. Stajnia w Betlejem. The foxes have their holes. Lisy mają swoje jamy. The birds have their nests. Ptaki swoje gniazda. But the creator have no place in this world to lay down his head. Twórca nie ma miejsca w tym świecie, gdzie mógłby głowę skłonić. Do you know the donkey on which he rode into Jerusalem was borrowed? Wiecie nawet, że ten osioł, na którym on wjeżdżał do Jeruzalem, był pożyczony. The cross on which he was crucified was Barabbas's. Nawet krzyż, na którym został ukrzyżowany, należał do Barabasza. The tomb in which he was buried was Joseph of Arimathea. Grób, w którym został pochowany, położony był od Józefa z Arymatei. Even to pay tax, he had to go send Peter down to the sea to catch a fish. Nawet żeby zapłacić podatek, posłał Piotra, żeby złapał rybę, która he miała pieniążek. Became poor. On stał się biedny. That we might be rich. Abyśmy my mogli stać się bogaci. Rich. Spiritually speaking. Mówiąc duchowo, bogaci. We have just seen according to the riches of his grace. Mówiliśmy, że według bogactwa jego łaski. We experience the riches of his mercy. Możemy doświadczać bogactwa jego miłosierdzia. Hey, saints, I often say to people. Bardzo często mówię do ludzi. I am not a pauper. I'm not poor. Mówię często ludziom, ja nie jestem biedakiem. Look at me good. Spójrzcie na mnie dobrze. I have more riches than Mr. Trump. Jestem bogatszy niż pan Trump. I have more riches than Mr. Bloomberg. Mam więcej bogactw niż pan Bloomberg. I cannot put it in the bank. Nie mogę ich włożyć do banku. But I tell you, I will enjoy it now and later on. Ale wiedzcie, że tymi bogactwami cieszę się już teraz i potem. That's why God has given us the earnest of the spirit. Dlatego Ephesians chapter 1 and verse 14. Efezjan 1:14, dlatego jest napisane, że 14. Rękojmia dziedzictwa, dziękuję. Jest napisane, że Pan dał nam rękojmie dziedzictwa. Also 1 Corinthians. I w pierwszym liście do Koryntian. Sorry, 2 Corinthians chapter 1. W drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział. Verse 23. I wiersz 23. 22. 22. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. And chapter 5 of the same book. I piąty rozdział, piąty werset tej samej księgi. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmie ducha. The earnest of the spirit. Rękojmia ducha. We are rich. Jesteśmy bogaci. What the Spirit of God has done. To, co zrobił Duch Święty. He has come out. And he has been here for over 2000 years. Duch Święty zszedł, zstąpił i jest tutaj przez już ponad 2000 lat. He has not gone back. Nie wróci. He will abide with us forever. Będzie z nami mieszkał na zawsze. And there are various features of the Spirit of God.
i różne cechy charakteru Ducha Świętego. But here he is the earnest. Ale tu jest rękojmia. In other words, he is bringing a present enjoyment to my soul of the riches I shall enjoy in a day to come. Innymi słowy, Duch Święty już teraz wprowadza do mojej duszy radość z tych rzeczy, które dopiero otrzymam w niebie. He became poor. On stał się biedakiem. That we might be rich. Abyśmy my stali się bogaci. Not will be. Nie, że będziemy bogaci. That we may know it. That we may not. Know it now. Żebyśmy wiedzieli już teraz. So listen. Posłuchajcie. I had what a Polish dish name. Polish dish, pierogi? Pierogi, yeah. I worked with a Polish guy for 13 years. Pracowałem z Polakiem przez 14 lat. And I have to confess. Muszę wyznać. I've been eating Polish food before I came here. Jadłem już polskie jedzenie zanim tu przybyłem. But the other day I had pierogi. 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 Ale pewnego razu jadłem pierogi. He always told me about this dish. On zawsze mi mówił coś o tych pierogach. But I tasted a couple days ago. Ale dopiero parę dni temu mogłem je skosztować. I had the potato and cabbage. Połączenie. Yeah, the one with the potato in it. Yeah, yeah. I had the one with the chicken and the broccoli. I to były pierogi z nadzieniem z kurczaka i broku. W ogóle były cztery rodzaje pierogów, które mogłem skosztować. I heard about it years ago. Słyszałem o nich wiele lat temu. But I never tasted it. Ale nigdy nie mogłem ich skosztować. No, I tasted it. Teraz dopiero skosztowałem. I would say, wow, this is why Lou was like this. To dlatego ciągle mi o nich opowiadał. He will go to a place called Greenpoint, where the Polish people lived. On chodził do miejsca, gdzie żyli Polacy, Greenpoint. And he will pick up this kielbasa and all these sausages and pickle. Kupował co? Kiełbasę, różne rodzaje kiełbas i pikle. And my wife could tell you we ate this kielbasa and what's not. I my razem z żoną jedliśmy te kiełbasy. That was a foretaste before I got here. To był tylko taki przedsmak tego, zanim tu, tego przybycia mojego tu. That is what the Spirit has done. Give me a foretaste before I came to Poland. Właśnie Duch Święty robi, jakby daje nam przedsmak tego, co tak jak tu w Polsce dopiero później jadłem. So all these blessings that God have for us in Christ. Czyli wszystkie bogactwa, które ma dla nas Bóg w Chrystusie. I could understand why Paul said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Teraz potrafię zrozumieć, dlaczego Paweł mówi: "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa." Who have blessed us with all spiritual blessings in the heavenlies in Christ Jesus. Który nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. Am I going to wait until I get there? Czy mam czekać, aż tam dostanę się? The grace of God says no. Łaska Boża mówi nie. It says, God says, I'll send my spirit. Bóg mówi, ja wysyłam mojego ducha do was. And give you a present enjoyment of that which you shall ultimately enjoy in a day to come. I dam wam już teraz przedsmak, zrozumienie tego, co dopiero w niebie w doskonałości będziecie odczuwać, odkrywać. It's called amazing grace. To się nazywa cudowna Boża łaska. Saints, we know. Ukochani, my znamy, wiemy, co to jest nadzieja. Rich man you want. Którym bogaczem jesteś ty, którego bogacza chcesz? Three of them. Było ich trzech. You want the one who built his barns? Chcecie takiego, który budował swoje stodoły? And said to his soul, take it easy. I powiedział swojej duszy, odpocznij sobie. You have much laid up for your retirement. Tyle sobie uzbierałeś na emeryturę. Hey, listen, there's an emptiness. Posłuchajcie, tam jest pustka. There is something that is missing in your soul. Jest coś, czego brakuje w twojej duszy. When you don't know Christ as your Savior. Jeśli nie znasz Chrystusa jako Zbawiciela. You may laugh, ha, ha, ha. Możesz się śmiać. You may take trips, you may go on vacations. Możesz sobie jeździć na wycieczki, na wakacje. But there is something missing. Ale czegoś ci brakuje. And it's Christ. Chrystusa. Oh, you may be like the man in Luke chapter 16. Może chcesz być takim jak ten bogacz w rozdziale 16 Łukasza. But I live in the best.
przeżywając najlepiej, jak można, to życie. And believe, I don't need to live in that society. I mówiąc, ja nie muszę się w ogóle wiązać z tym społeczeństwem. I am above certain people. Jestem ponad innymi ludźmi. The great equalizer came. Ale wtedy przyjdzie wielki wyrównywacz. And level everyone. I wyrówna wszystkich. I tell you. Naprawdę. A rich man died, you see, from Texas. Pewien bogacz w Teksasie umarł. And they ask, i zapytali, how much he left? Ile zostawił? He said he left everything. Powiedziano, zostawił wszystko. Naked you came into the world. Nagi przychodzisz na ten świat. And naked you're going to leave. I nagi z niego odejdziesz. What have you done with Christ? Co zrobiłeś z Chrystusem? But I know the rich man. Ale znam pewnego bogacza, who owns everything. Który ma wszystko. And one day, i pewnego dnia this same man ten sam, is going to run the universe. Ten sam człowiek, który będzie zarządzał całym wszechświatem. And I have to confess before I take my seat. I zanim usiądę, chciałbym coś wyznać. I am in the will. You are in the will. Yes. It means what he comes into, I come into. Okay. Nie no, podlegam jego woli w to, co on przejdzie, czy w to, co on będzie przechodził, ja również przejdę. Not only me. Nie tylko ja. But all of us. Wszyscy doświadczymy tego, co who know Christ as Savior. Każdy, kto zna Chrystusa jako Zbawiciela. We are going to use scripture now. Teraz użyjemy Biblii. You are in the will. Żeby pokazać wam, co to znaczy, że jesteście według jego woli. Romans chapter 8. Poddanie go. Rzymian rozdział 8. And verse 18. I werset 18. Sorry. No. 16. No. 14, 15. Dobra. Yeah. List do Rzymian, 8 rozdział, 14 i 15. Oh, 16 and 17. Yeah. Not 14, 15, but 16, 17. Yeah. Only. Okay. Czyli 16-17, list do Rzymian 8-16-17. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. We are joint heirs with Christ. Jesteśmy połączeni z Chrystusem. Let me explain this and take my seat. Pozwólcie, że spróbuję to wyjaśnić i usiądę. I have three children. Mam trójkę dzieci. And I have a little money, not much. I mam troszkę pieniędzy, nie dużo. And now, if I have to leave something for them. Jeśli teraz chciałbym coś zostawić dla moich dzieci. It's my privilege. It is my sovereign act that I could leave for who what I want to leave. Czy to, co zostawię moim dzieciom, to jest moja suwerenna decyzja i mój przywilej, że mogę im coś zostawić. My father. Mój ojciec. Made a will. Również wykonał testament. It's 12 of us. Było nas 12. I came from a very large family. Pochodzę z dużej rodziny. And in his will, w jego testamencie was only six of us. Była tylko szóstka z nas. So, what is this? Wszyscy mówili, co tu chodzi, co to jest? He died. On umarł. And upon his death, his will was sealed. It cannot be changed. I kiedy umarł, jego testament został już całkowicie zabezpieczony. Nie może być zmieniony. No, the testator. Testator? Czyli ten, wydaje mi się, że ten człowiek, który sprawdzał testament. The Lord Jesus came and was talking about this wonderful life we will have in the future. Pan Jezus na ziemi, kiedy był, mówił nam o tym cudownym życiu, które będziemy mieli w przyszłości. And on the cross he died to seal that will.
A na krzyżu umarł po to, żeby właśnie zabezpieczyć testament, zabezpieczyć jego wolę, zamknąć go, zapieczętować. No, he's not sharing, giving you 50 and giving you 100 and giving you 100 and giving you 25. On tego nie rozdziela, tego wszystkiego. On nie daje tobie 50, tobie 20, tobie setki. That's how we do it here. My tak robimy tu na ziemi. But what he has done is bring all of us into what he is enjoying. Ale to, co on zrobił, zabrał nas wszystkich w całość tego, czym on się teraz cieszy, co on ma. We shall share equally and enjoy jointly. Będziemy wszystko doświadczać porówno i razem się tym wszystkim cieszyć. We are rich. Jesteśmy bogaci. I am going with the rich man. Więc ja idę z tym bogaczem, who is at the right hand of God. Który siedzi po prawicy Boga. Which one you want? Którego ty chcesz? The other two went to the other place. Tych dwóch pierwszych odeszło do innego miejsca. What to do to go with them? Co robić, żeby z nimi iść? Just continue going the way. Po prostu sobie żyj dalej, niczym się nie przejmuj. But to go with him, ale jeśli chcesz iść z Nim, you must be born again. Musisz być narodzony na nowo. You must repent of your sins. Musisz pokutować, wyznać swoje grzechy. And accept him as your Lord and personal savior. I zaakceptować Go jako osobistego Pana i Zbawiciela. You are rich in Christ. Jesteście bogaci w Chrystusie. Knowing the grace of our Lord Jesus Christ, wiedząc czy znając łaskę Pana Jezusa Chrystusa, though he was rich, który chociaż był bogaty, he became poor, stał się biedny, that we might be made rich. Abyśmy my mogli zostać uczynieni bogatymi. Praise the Lord. Chwała Panu. I'm not a millionaire, nie jestem milionerem, but my riches you cannot estimate. Ale nie potrafisz ogarnąć, przeliczyć moich bogactw. According to his exceeding riches of his grace and his kindness in Christ Jesus. Według bogactwa nadzwyczajnego bogactwa jego łaski w Chrystusie Jezusie. Amen. Amen. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu,
złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi
wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie.
Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko.
Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też,
że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać,
dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę. I ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa,
I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6, to jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział,
drugi wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił. I Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus, a Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego
Saula, jeszcze nie ma imienia Paweł, ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek, co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana.
jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść
za tym nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał, Boże mój,
dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z
kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić i ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić
tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o Nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy.
I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga. Prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł.
Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.